Dobrze, czyli mamy parszę pierwszą, Bereshit i krótkie wprowadzenie. Otwórzmy sobie Księgę Piątą Mojżeszową, czyli Powtórzonego Prawa, 16 rozdział. Przekład ja tu mam poznański. Nie faworyzuję w ogóle przekładu poznańskiego, tak powtarzam tę informację. Używam go, bo w tekście jest słowo, imię JHWH na Jahwe przetłumaczone i ten używam, on jest w papierowej wersji dostępny, bo też to imię występuje w drugim wydaniu Biblii Tysiąclecia, ale ona jest w papierowym wydaniu już generalnie niedostępna lub bardzo droga, dlatego używamy tego przekładu. Nie, żeby on był jakiś szczególny, wielu jakiś niesamowity. Wiele błędów ten przekład też zawiera. Czytamy. Powtórzonego prawa, 16 rozdział, od 9 do 11 wersetu, bo to jest związane z tym, co mówiłem, święcie Szawuot. Oblicz sobie 7 tygodni. Te 7 tygodni zaczniesz liczyć od rozpoczęcia koszenia zboża. Będziesz obchodził święto tygodni na cześć Twojego Boga Jahwe, składając dobrowolne ofiary odpowiednio do błogosławieństwa, jakim Cię obdarzył Jahwe, Twój Bóg. Będziesz się radował przed Bogiem Twoim Jahwe, zarówno Ty sam, jak i Twój syn i córka, Twój sługa i służebnica i lewita mieszkający w Twych osiedlach, a także cudzoziemiec, sierota i wdowa, które przebywają u Ciebie. I o ten fragment mi chodzi, o ten zwrot, na tym miejscu, które wybierze Twój Bóg Jahwe, by tam mieszkało Jego imię. Ten zwrot wskazuje, że Bóg decyduje, gdzie jest to miejsce pielgrzymowania, byśmy tak powiedzieli, tak? Bo święto Szawuot jest to jedno z trzech świąt, gdzie mężczyzna powinien pielgrzymować do tego miejsca. W tamtym czasie, za czasów Mojżesza, był to przybytek, mieszkan, namiot, taki można powiedzieć prowizorka w pewnym sensie, gdzie później Salomon wybudował świątynię z kamienia, oczywiście w Jeruszalaim. I tam to miejsce wtedy było. Natomiast ten zwrot zadziwiający jest, że on występuje przy święcie Szawuot. Że Bóg mówi na tym miejscu, które wybierze Bóg. Tak jak pamiętamy, Miszkan, czyli znaczy dosłownie, bo świątynia jest to już taka transliteracja, taka już w pewnym sensie interpretacja, ale Miszkan, czyli znaczy dosłownie miejsce przebywania, pobytu. I Bóg przebywa w różnych miejscach i takim Miszkanem można też określić Eden, o którym będziemy dzisiaj czytać, że Bóg tam przebywał i miał relacje ze swoimi stworzeniami. I obejrzyjmy krótki film ze święta Szawuot, który jest opisany w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale, ale chciałem to jako pokazać jako prezentację filmową. To jest urywek z tego filmu, serialu w zasadzie, bo to 10 odcinków. Żebyśmy sobie przyjrzeli, bo tam w tej ekranizacji ciekawą rzecz pokazano. Zwróćmy uwagę, co się dzieje z nieba. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we have also forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Our Father, who art in heaven, hallowed. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Your will be done on earth as it is in heaven.
Teraz możemy wyjść, głosić Jego Słowo. Chciałem pokazać tą ekranizację, bo w Biblii czytamy, że się tą salę, gdzie ten pokój, gdzie oni przebywali, że wiatr napełnił i pokazały im się ogniki nad głowami. Tutaj pokazano, że stąpił ogień z nieba. Dlatego też ja też to tak widziałem, gdy czytałem różne fragmenty tekstów, gdzie Bóg aprobuje mieszkan Mojżesza, gdzie na ofiarę czystą, zgodnie z tym, co Bóg wyznaczył, z nieba schodzi ogień i spala tą ofiarę czystą jako całopalenie. To nie jest ofiara za grzech w tym momencie, czystą, miłą woń. To samo dzieje się za czasów Salomona. Ten sam jest opis, że schodzi z nieba ogień i spala ofiarę ze zwierzęcia oczywiście, jako całopalną. Wybudowanej świątyni z kamienia. Natomiast tutaj ekranizacja pokazuje ten sam motyw, że schodzi z nieba ogień. Oczywiście ludzie tutaj są, nie może ten ogień ich spalić, ale jakby daje manifestację aprobaty, że teraz się coś zmienia, że jest coś nowego, coś znaczy nowego. To samo, tylko w innej formie. Tak jak Eden, mieszkan przebywania, zmienił formę na namiot Salomona. Ten namiot Salomona też był mieszkanem, ale on zmienił formę na murowaną z kamienia, z różnych drewna cedrowego i tak dalej, akacjowego, z różnych materiałów, złota i tak dalej, co tam było to zbudowane. Natomiast ten mieszkan zmienił później formę jako ludzie, czyli wraca z powrotem do Edenu. I przeczytajmy sobie, żeby to podkreślić, pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, 16 i 17 werset. 16 i 17 werset. Pierwszy list do Koryntian, przekład poznański. I tu czytamy tak. Ja przeczytam to słowo świątynia jako mieszkan, miejsce przebywania. Czy nie wiecie, że jesteście mieszkan Boga, a Duch Boży zamieszkuje w was, mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Boga, tego i Bóg zniweczy, ponieważ jest ona święta. Wy właśnie jesteście tym mieszkan. Paweł jasno i klarownie rozumiał różne proroctwa i dlatego tak się wypowiada i uważam, że ta ekranizacja tego filmu w pełni oddaje ten ogień, który zszedł z nieba. Dlatego też jakby w Jerozolimie współcześnie wybudowano świątynię, to też na to zwracałem uwagę, żebyśmy zwrócili uwagę, gdyby do tego doszło, w jaki sposób będzie ofiara spalona. Skąd ten ogień się weźmie tam? Czy Bóg będzie to aprobował, czyli zstąpi faktycznie, fizycznie, nie jakaś hologram, czy faktycznie, fizycznie zstąpi ogień z niebios i spali ofiarę na uruchomienie tej świątyni. Może być ogień z niebios, ale wysłany przez człowieka. No dlatego ja na to uczulam, tak, na ten szczegół. Dobrze, to tak chciałem wprowadzić tym szczegółem. Przeczytamy sobie fragmenty. W historii ewolucji jest bardzo dużo osób, które przyznają się do Biblii, które wierzą w Boga, odrzucają teorię ewolucji jednocześnie, ale mają taki pogląd,
że dni stwarzania nie były dniami literalnymi, tylko trwały po 1000 lat, jedni mówią, a na przykład społeczność Świadków Jehowy mówi, że dni stwarzania, każdy z nich trwał 7000 lat. To można takie twierdzenie bardzo łatwo obalić w prosty sposób, bo tutaj czytamy w trzecim wersecie Biblii, czyli Księgi Rodzaju. Tak, Bóg przemówił, niech powstanie światło, wtedy powstało światło. Potem widział Bóg, że światło jest dobre i oddzielił światło od ciemności. I Bóg zaczął nazywać światło dniem, a ciemność zaś nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał ranek, dzień pierwszy. W oryginale echad, dzień jeden. Mhm. I teraz no, zobaczmy, tutaj jest wyraźnie mowa o dniach mierzonych wschodami i zachodami słońca, więc nie mogły to być trwające po 1000, a tym bardziej po 7000 lat. A poza tym zobaczmy, człowiek stworzony pod koniec 6. dnia. A rośliny były stworzone wcześniej, tak jak brat Adam wspomniał. Wiele roślin no po prostu nie może egzystować bez ludzkiej, znaczy bez ptaków, ale też bez ludzkich upraw. No więc to jednoznacznie obala takie stwierdzenie, no więc dni musiały być takie, jak dzisiaj używamy tego słowa, dzień składający się z nocy i dnia. Mhm. No tak, chociaż ja osobiście nie wykluczam koncepcji, bo nastanie wieczoru też jest przedwiośnie, tak, mamy taki okres nazewnictwo, coś nastaje jako alegorię. I tutaj można to, tak jak powiedziałeś, dosłownie wziąć, nastał wieczór, czyli poranek, wieczór, ale też można to postrzegać jako alegoria, czyli coś, jakiś okres czasu się zaczyna i kończy. Natomiast teoria ewolucji w ogóle zaprzecza istnieniu Stwórcy. Chodzi o to przede wszystkim, bo te dwie, czy to jest 7 literalnych, czy po 7000 one trwały, no to jest jakieś myśli, które człowiek do końca nie wie, czy tak, bo tak jak mówię, można te określenia wziąć jako alegoryczne w pewnym sensie, nie wykluczając o dosłowności, ale kreacjonizm zaprzecza darwinizmowi. Jest to duży kontrast, bo darwinizm zaprzecza w ogóle istnieniu Boga, a to ciągnie za sobą, róbmy co chcemy, ustalajmy swoje prawa. Tak jak tutaj w Edenie czytaliśmy, to człowiek, tak, człowiek teraz stał się jak Bóg, decyduje, co jest dobre, a co złe. Czyli teoria ewolucji jest, można powiedzieć, tą stroną szatańską, przeciwną Stwórcy, bo ona teraz prowadzi, że ludzie sobie ustanawiają, co jest dobre, a co złe. Widzimy, jak to w naszych czasach się zmienia, chociażby w tych sferach tęczowych, tak? Gdzie jasno i wyraźnie Bóg nakreślił, że macie się rozradzać i rozmnażać. To jest to określenie do zwierząt lądowych, do ptaków i to samo określenie jest do ludzi. Rozmnażać i napełniać ziemię, tak? Rozradzać, tak? Dwoje mężczyzn się nie rozrodzi i rozmnoży. Dwoje kobiet bez technologii też się nie rozmnoży. Dwie. To jest zaprzeczeniem tego, co tu jest napisane. Dlatego to jest jedno z podstawowych praw, które Bóg nadaje. Powtarza to prawo po Noemu, po potopie, że bądźcie płodni i mnóżcie się, napełnijcie ziemię. Powtarza to te same słowa. Czyli to one są nadal aktualne, nic Bóg nie zmienił w tym, bo On jest Bogiem dającym, jest żywym i dającym życie i żeby wszystko żyło. Tu widzimy ten obraz przekazywania życia. Wszystko ma żyć, wszystko ma napełniać, ma przekazywać to życie. Mało tego, tu jest o roślinach jeszcze powiedziane, że
Rośliny mają nasiona, z których to nasion wyrastają następne pokolenia tych roślin. I zobaczcie, co technologia współczesna robi, że pozbawia manipulacje jakieś genetyczne, pozbawia owoców, na przykład nasion. Mamy już arbuzy beznasienne, mandarynki bez nasion, winogrona bez nasion. Coraz więcej tych owoców i to jest kolejny element, gdzie to człowiek zaczyna decydować, co jest dobre, a co złe. I z tym, co tu jest napisane, takie rośliny bez nasion nie są pokarmne, nie są pożywienne. Tak. Dlatego my dzisiaj, wiedząc o tym, nie kupujemy, mówiąc językiem takim żydowskim, są trefne. Rośliny, te nasiona, te owoce. Ja często jak pytam o winogrona, to sprzedawcy, bo oni się szczycą tym, że są winogrona bez nasion i pytam, czy są to winogrona z nasionami. On się chwali tak zadowolony, nie. A ja wtedy mówię, to dziękuję bardzo. I on nie wie dlaczego. Ale to właśnie jest to, że tak jak zauważyłaś, nie jest, te owoce bez nasion nie są pożywieniem. To jest ten szczegół. Bóg daje na pożywienie owoce czy rośliny, które mają nasiona. Owoce. To jest, warto zauważyć, wracać na inne kwestie. To, co stworzył człowiek i jest niezgodne z tym, co Bóg zapisał, nie zawsze służy człowiekowi, a najczęściej nie służy człowiekowi. Nawet jeżeli coś zjemy i to w smaku jest ok, to nie znaczy, że dostarczy nam energii, która jest nam niezbędna, substancji, które są nam niezbędne. My tego nie sprawdzimy po, nie wiem, nawet tygodniu, miesiącu czy roku jedzenia. To w długoterminowym okresie czasu po prostu będzie działało niekorzystnie dla człowieka. Mhm. Wczoraj chyba mówiłem o owocach. Byliśmy tydzień temu w niedzielę na samozbiorze borówki jagody kamczackiej i tam sarna przyszła, ten gospodarz mówił, że sarna przyszła i zjada te borówki, ale z krzaka zjada, pełno tych borówek spadniętych jest pod. Mało tego, ptaki jak przylatują też zjadają, nie te co leżą na ziemi, tylko zjadają te, które są na krzaku. Do nas, do czereśni przylatują ptaki, nie zjadają tych czereśni, które leżą pod spodem, tylko zjadają te, które rosną. Do czego nawiązuję? Do tego, że współcześnie przywozi się różnego rodzaju owoce z dalekich krajów, ale one są zrywane niedojrzałe, one nie mają pełnej wartości odżywczych, ale ptaki i zwierzęta pokazują nam, że już owoc spadnięty już nie ma tych wartości. Tak. Jakościowo w stosunku do tego, który jest jeszcze na drzewie. Tak, dlatego pierwsi ludzie nie zbierali sobie owoców na zapas, tylko zrywali owoc, który przed sekundą żyje, bo jak on jest powiązany z drzewem, tak, tym, tą szypułką, tym ogonkiem, to ten owoc jeszcze żyje, ma w sobie życie i dzisiaj wielu ludzi już, którzy zgłębiają temat, wiedzą, że owoc, który jest dojrzały i który jest zerwany i od razu zjedzony, ma więcej substancji, ma tej energii, która organizmowi jest potrzebna, niż takie owoce, które są zerwane, niedojrzałe, zielone, gdzieś tam dojrzewają, one nie mają tego w sobie. Dlatego między innymi pierwsi ludzie, nie tylko Adam, ale no też następni żyli po kilkaset lat, a my żyjemy kilkaset minut. Kilkadziesiąt, jak dobrze pójdzie. To jeszcze warto zwrócić, że Bóg po każdym dziele stworzenia, tutaj przekład poznański, widział Bóg, że to jest dobre. To też na to warto zwrócić uwagę, że to, co Bóg stwarza, to, co On robi, jest określone jako dobre, dlatego później mamy takie określenia, że jak będziesz ołtarz tworzył, to twórz z kamieni nieciosanych, żeby twoja ręka tego nie dotykała. Czyli tak zwane naturalne, to co
że tak powiem, Bóg stworzył, oczywiście Bóg sam, wiemy, że to jest przenośnia, że Bóg kamieni nie tworzy, tylko to cała ekosystem wody i tak dalej, te kamienie ogładzają, ale to wszystko w tym szerszym znaczeniu Bóg stwarza i ten ołtarz miał być czysty, nieskalany, czyli dobry. To wiele jest takich miejsc, dlatego też ostatnio mówiłem o chlebie, tak? Wiele miejsc zauważyłem w tekstach Biblii jest, że Bóg chleb pobłogosławił, ale tam jak wejdziemy w tekst oryginalny, to chodzi o ziarno, bo chleb to już jest przetworzona rzecz, człowiek to już z ziarna sobie robi, natomiast jest ten oliwa wyciśnięta, natomiast chleb trzeba ognia użyć i upiec jako ziarna. Oczywiście jest przenośnie jako chleb, ten nas codzienny, jako pokarm. W tym znaczeniu jest użyte słowo chleb, chociażby w tej modlitwie Ojcze nasz, chleba naszego powszedniego. Ten chleb jest jako pokarm tutaj w pewnym sensie użyty. Dobrze, co tutaj jeszcze? Bo tutaj jest dużo informacji, tak? No, można by to godzinami omawiać, te fragmenty. Nie da się wszystkiego naraz. Zajmiemy się tylko tymi, które widzimy, że warto wspomnieć o nich dzisiaj. Zawsze co roku jest coś nowego. Ja będę chciał się odnieść do tego z drugiego rozdziału 7 wersetu. To później uszatował Jahwe Bóg człowieka z prochu roli, tchnął w jego nozdrza oddech życia i stał się człowiek, poznański przekład, istotą żywą. To jest błędne oddanie, tu już zaznaczę. Ta istota żywa to nie oddaje tutaj użytego słowa. Eden, czasami jest to używane jako raj, tak? Ogród. Tutaj też zwracam uwagę na, bo to się wiąże ze słowami, bo tutaj można powiedzieć, że Bóg w pewnym sensie mówi o słowach, czyli zadanie, które dał człowiekowi. 19 werset. I otworzył Jahwe Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo nieba i przywiódł je do człowieka, by się przekonać, jak on je nazwie. Czyli jakie wymyśli sobie słowo na nazwę tego zwierzęcia. I każde stworzenie żywe miało nosić takie imię, jakie mu nada człowiek. I w tym zakresie, czyli można powiedzieć, to są rzeczowniki, tak? Nazwy, rzeczowniki. I w tym zakresie Bóg pozwoli człowiekowi na kreację, czyli na tworzenie tych nazw. Natomiast Bóg inne słowa sam określił i ja zauważyłem, że człowiek zaczął kreować słowa po swojemu, te, które Bóg określił, użył. Zaczyna zmieniać ich właściwości, zaczyna zmieniać ich sens, tworzy później zdania z tych zmienionych sensownie słów i mówi, że to biblijne jest. To nie jest biblijne, musimy wrócić do właściwych słów, które Bóg używa, natomiast te rzeczowniki, te nazwy, tak, wymyślimy jakieś sobie, stworzymy jakieś urządzenie i sobie je nazwiemy, to nie ma nic, to jest to, co Bóg pozwoli człowiekowi czynić. Tak sobie nazwałeś, taką nazwę to niech ma, ale nie dał pozwolenia tutaj, żeby zmieniać jego. Jak Bóg coś określa, wypowiada się, to nie powinniśmy zmieniać tych słów. Czyli jak jest zgromadzenie, to jest zgromadzenie. Zgromadzi Izraela, to zgromadzi, nie tworzy kościoła. Bo Kościół to już jest, człowiek sobie zmienił to określenie zgromadzenia. To taki mały przykład. Tak, jeszcze chciałbym poruszyć taką sprawę. Drugi rozdział, werset 5 i 6 z przekładu Nowego Świata, pierwsze wydanie, czyli tak zwanego czarnego przekładu Nowego Świata. A na ziemi nie było jeszcze żadnego krzewu polnego, ani jeszcze nie wschodziła żadna roślinność polna, gdyż Jehowa Bóg nie spuścił na ziemię deszczu,
ani nie było człowieka, by uprawiał rolę, ale opar unosił się z ziemi i nawilżał całą powierzchnię gruntu. No, według mnie kontekst jasno wskazuje, że to miało miejsce w pewnym ściśle określonym czasie, bo siódmy werset mówi: Jehowa Bóg przystąpił do kształtowania człowieka z prochu ziemi. Dlaczego o tym wspomniałem? Bo bardzo wiele osób wierzących, z którymi ja rozmawiałem, jest przekonane, że przed potopem ani razu nie padał deszcz, że zjawisko deszczu było nieznane, i powołują się na te słowa, które przeczytałem. No, według mnie te słowa nie mówią, że nie było deszczu pomiędzy stworzeniem człowieka a potopem, prawda? Tylko raczej, że w tym momencie, zanim Pan Bóg człowieka uczynił, no co też zaprzecza, prawda, poglądowi, że te dni stwarzania były, ileś tam lat trwały, czy też, no, że to Pan Bóg się posłużył procesem ewolucji, bo też spotkałem się w Kościele katolickim popularny pogląd, że owszem, Pan Bóg to stworzył, ale po prostu uruchomił proces ewolucji, nad którym czuwał. Oczywiście to jest nie do pogodzenia z Biblią. No bo to trzeba by było wiedzieć, co to znaczy proces ewolucji, bo zmiany w ramach gatunku poprawiające jego dostosowanie się tego gatunku do czynników, nie wiem, życiowych, atmosferycznych, różnych, pogodowych, nie wiem, różnych tam sytuacji, które zaistniały, to nie jest ewolucja. Nie, to jest tak zwana mikroewolucja i Biblia nie zaprzecza mikroewolucji. Posłużę się jednym przykładem. Niedźwiedzie grizzly, które spotykamy w Ameryce Północnej, niedźwiedź brunatny, którego możemy spotkać w Europie, również w Polsce, w górach, i niedźwiedź polarny, który występuje w Arktyce, to można powiedzieć, że to jest ten sam rodzaj. Dlaczego ten sam rodzaj? Bo one bez problemu się krzyżują, dając płodne potomstwo. Zresztą w ogrodzie zoologicznym w Łodzi były mieszańce, nie mówię były, bo dawno nie byłem, mieszańce niedźwiedzi polarnych z brunatnymi, czyli mikroewolucja jest, ale ona nie wychodzi ponad jakieś, ponad, prawda, rodzaj. Gatunek czy rodzaj, używając tego zwrotu biblijnego. Tak, warto tu też wspomnieć, że... Czyli nie tworzy się nowy gatunek. Albo rodzaj, tak, nie tworzy się nowy. Warto też wspomnieć, że Biblia nazywa rybami wszystko, co pływa w wodzie. My dzisiaj to klasyfikujemy trochę inaczej. Wiemy, że ssaki pływają w wodzie. Też pływają w wodzie. I ptaki, czyli wszystkie zwierzęta, które latają. To trzeba wiedzieć, bo później mamy... chociażby przy tych zwierzętach czystych i nieczystych mamy tam właśnie, że to ptak jest nietoperz. Tak, dlatego na przykład przekład Nowego Świata, i to zarówno ten tak zwany czarny, jak i srebrny, nie mówi, że ptaki, tylko stworzenia latające. Bo ktoś przeczyta, że nie możecie jeść ptaków takich, takich, takich i nietoperza. No i ktoś się, prawda, wyśmieje. Że bzdury piszą. Że to jakieś bzdury, kto to napisał. A tymczasem słowo, które zostało przetłumaczone w większości przekładów, nawet w przekładzie, który mam przeznaczonym dla wyznawców judaizmu, tym pięciotomowym rabina Pecharicza, również jest ptactwo. No ale to ma inne znaczenie, niż dzisiejsi zoolodzy używają go. Obecnie. Tak, tutaj też warto zaznaczyć, że konstrukcja tutaj opisu jest najpierw jest ogólnikowa, czyli rodzaju 1.1, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. To jest typowo, jak tu hebraiści wypowiadają się, to jest typowy schemat opisu, że najpierw jest określenie bardzo dużo ogólnikowe, natomiast później są różne szczegóły. I chciałbym tutaj nawiązać do Alef i Taw. Bo w polskim języku od A do Z, czyli całe, kompletne, i to jest bardzo
prawidłowa definicja, jaką mamy w polskim języku, w polskim znaczeniu. I co dziwne, alef i taf w języku hebrajskim znaczy dosłownie to samo. I przeczytam ten pierwszy werset, bo tutaj ewolucjoniści, tylko trynitaryści, czy ci, którzy mówią, że Chrystus stwarzał, był przy stwarzaniu, mówią, że tutaj jest właśnie te alfa i omega, co jest w objawieniu nazwany, że tu jest alef i taf hebrajskie, że to Chrystus stwarzał niebo i ziemię. Ale przeczytajmy to ze właściwym znaczeniem. Na początku Bóg stworzył alef i taf, kompletne niebo i kompletną ziemię. Tym, to też żeśmy kiedyś rozmawiali, tym stwórca Bóg, Jahwe Ojciec, bo tak trzeba to dzisiaj nazywać dokładnie, Ojciec, Bóg Ojciec, on jak coś robi, to robi od A do Z kompletnie. Dlatego jest to określenie i widział Bóg, że to jest dobre, pełne, zupełne. Człowiek ma też taką tendencję, że coś zaczyna, a nie kończy. Czyli nie ma tego alef i taf w tych wielu przedsięwzięciach, które podejmuje. Natomiast tu stwórca jest alef i taf. I to alef i taf, jak sobie zobaczymy, wpiszemy chociażby nawet w tym programie, bo ja to sprawdzałem, to alef i taf występuje właśnie w tych kompletnych, przed tymi, to alef i taf występuje przed tym, co jest kompletne, całe, zrobione. I to, że Jeszua, Chrystus, jest nazwany alfa i omega, bo on w pełni wypełnił plan, który Bóg przewidział dla wybawiciela, dla zbawiciela. Tego w tym znaczeniu on jest tak nazwany, ale nie w tym znaczeniu, że tamto przenosimy tutaj, że tutaj on stwarzał. Nie ma to umocowania żadnego, bo to określenie alef i taf odnosi się do całości, do stworzenia, do tej czynności, która jest wykonana od początku do końca, w tym samym znaczeniu. 14 wiersz, że ciała niebieskie, słońce i księżyc, tutaj ten przekład dobrze oddaje, bo inne przekłady, tak, inne przekłady tutaj sobie różnie to tłumaczą. Szukam. No, na przykład warszawski przekład. Potem rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepie niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczenia pór, dni i lat. No, dzisiaj w astronomii tak to jest. Natomiast ten poznański chociażby jest tu uściśla, bo tu jest ten właśnie moadim użyte w hebrajskim i że te ciała niebieskie, zaznaczam oba, nie tylko księżyc, słońce też, to jest w liczbie mnogiej, te oba ciała, światła na sklepieniu nieba, one wyznaczają, są znakami świąt, dni i lat. Moadim, świąt, dni wyznaczonych, one oba. Tak, ja tutaj mam przekład międzywierszowy. Więc mogę tylko podkreślić, jest to słowo Moadim, znakami dla Moadim, a potem dla dni i lat. Tak. I dlatego przykład Peczaricza mówi w ten sposób, który to werset 14. 14, tak. 14, 15. Bóg zechciał, aby były światła na sklepieniu nieba, żeby oddzielały pomiędzy dniem a nocą i stały się wyznacznikami świąt, dni i lat. I aby stały się światłami na sklepieniu nieba, by oświetlać ziemię, prawda? Mhm. Bo można tu powiedzieć, dlatego mówię, że w liczbie mnogiej, bo niektórzy się skupiają tylko na księżycu, na sierpie księżyca i tak dalej, natomiast słońca nie biorą pod uwagę. Słońce też jest tym wyznacznikami Moadim i też trzeba brać to pod uwagę, czyli to przesilenie wiosenne, gdzie słońce jest równo nocy wiosennej, jest tym pierwszym znakiem, pierwszym świadkiem,
No, natomiast następny księżyc, czyli widzimy tutaj tą formę dwóch świadków. Oni muszą zgodnie razem świadczyć. Nie możemy brać tylko słońca, czyli kalendarz słoneczny, tylko i wyłącznie, jak teraz jest obecnie gregoriański kalendarz, on tylko bierze pod uwagę słońce, obieg słoneczny. Księżyc ma daleko gdzieś, jest nieistotny dla nich. Natomiast kalendarz księżycowy, ja też biorę to pod uwagę, biorę pod uwagę też słońce jako drugi wyznacznik. Sam księżyc też ma swoje dwa położenia, czyli ciemny i pełnie, też jako dwaj świadkowie, czyli w tej nauce, gdzie wypatrywali na niebie sierp księżyca jako pierwszy dzień pierwszy dzień miesiąca księżycowego, jest trochę błędne, bo świadek, czyli pełnia, będzie nie w połowie tego księżyca, czyli ten 14 będzie, czy tam 15 będzie już 2 lub 3 dni później. Dlatego pełnia też jest tym świadkiem, gdzie należy to brać pod uwagę. Dzisiaj nie mamy z tym problemu. Mało tego, postrzega się dawne czasy jako ułomne niewiedzy, ale jak ja poczytałem sprawy o księżycu, astronomii, to sprawy z księżycem to naprawdę w tamtych czasach to było przedszkole astronomii. A my dzisiaj to postrzegamy jako coś bardzo trudnego. Nie, oni dużo bardziej skomplikowane rzeczy wiedzieli. To, że jak ktoś był w odosobieniu i tam wypatrywał księżyc, to w porządku, bo ja też jakbym nie miał dostępu i nie wiedział, jak to robić, to pewnie też bym tak postępował. Ale da się to po dłuższej obserwacji wiedzieć, kiedy jest ten ciemny księżyc i kiedy księżyc wychodzi z koniunkcji słonecznej. Zresztą odkrycia archeologiczne wskazują, ten komputer, tak? Tak, że to bardzo wiele narodów na całej Ziemi, weźmy chociażby Amerykę Środkową czy Południową, tak, prawda? Zgadza się. To było bardzo, bardzo zaawansowane. Tak, bardzo to rozwinięte, tak. Tak. Ci, co odkryli, dziwili, bo wielu rzeczy nie wiedzieli. No. To nie tak dawno odkryto, że Ziemia jest pochylona, tam 23 stopnie chyba ma pochylenie, z tego co pamiętam, ale niedawno odkryto, że to pochylenie też jak bączek tak chodzi. Precesja. Tak zwana precesja. To starożytni Inkowie wiedzieli o tym. 26 tysięcy lat chyba to ma. To również Majowie o tym pisali. Czy Majowie, przepraszam, nie Inkowie, tylko Majowie. Pomyliła mi się nacja. Dobrze, coś jeszcze? Tutaj, bo tutaj 3 rozdziały przeczytaliśmy. No ten bunt, tak, w Endelnie. Tu można by wspomnieć o jednej rzeczy, bo jest taki fragment, gdzie Jeszua mówi: ja wcześniej byłem niż Abraham. On nie mówi, że się urodził wcześniej, tylko że ja był, jam był. Tam jest takie określenie, tak tłumaczone, jam był. I jeżeli weźmiemy to, co tu jest w Edenie powiedziane, a wszyscy tego nie kwestionują, że tu jest o Mesjaszu mowa, że Mesjasz zmiażdży wężowi, czyli temu przeciwnikowi, głowę, że tu jest pierwsze proroctwo o Mesjaszu, to pomyślmy o tym, co Jeszua mówi tam, w tym miejscu, że proroctwa o Mesjaszu były już przed Abrahamem, o nim. A z innych miejsc wiemy, że to, co Bóg wypowiada, tak, bo to Bóg wypowiada, jakby Bóg rzekł do męża, czyli to są słowa Najwyższego, czyli on wie, co mówi. A w innych miejscach mamy to, co Bóg wypowiada, to jakby się już stało. Czyli jakby ten Mesjasz już tą głowę mu zmiażdżył. No ten werset 15 to jest taki werset trudny, no bo większość osób wierzących w Jeszuę traktuje to jako proroctwo mesjańskie, ale też nie jest to w jakiś sposób
Znaczy ja też uważam, że jest to mesjańskie, ale nie jest to powiedziane w jakiś taki sposób dokładny, precyzyjny i na przykład na Ziemi żyją dosłownie tysiące, nie wiem, właściwie miliony osób, które właśnie przy pomocy tego wersetu dowodzą istnienia reptilian, które się ukrywają na Ziemi, często przebierają. Tak, ale ci ludzie naprawdę mają takie argumenty. Ja oczywiście w to nie wierzę, ale gdyby posłuchać argumentów, to są bardzo, bardzo solidne. Też chciałem zwrócić uwagę na pewną rzecz z drugiego, to może się troszeczkę cofnąłem. Drugi rozdział, werset piąty. Przeczytam może z, nie piąty, tylko 25. Tutaj z międzywierszowego to jest dokładnie oddane tak. I byli oboje nadzy, człowiek, słowo Adam, przypomnę, to jest zarówno imię, jak i określenie człowieka, ha Adam, czyli z rodzajnikiem określonym. Może określenie, które stało się imieniem. Tak. Oboje byli nadzy, człowiek i jego żona, i nie wstydzili się. I teraz tu jest ciekawy komentarz, znalazłem. To jest oczywiście komentarz rabiniczny, ale moim zdaniem bardzo taki trafny, słuszny. Zaraz to będzie 2:25. Nie wstydzili się. Słowa te mają pokazać czystość i niewinność Adama i Hawy. Hawy, czyli Ewy, bo tak jest w tekście hebrajskim. Ludzie są zawstydzeni nagością, ponieważ wiążą ją z pożądaniem. Nie było tak jednak w przypadku Adama i Hawy. Wszystkie części ciała służyły im tylko do wypełniania woli Boga, a nie do zaspokajania własnych popędów. Dla nich obcowanie fizyczne było tak samo niewinne, jak jedzenie lub picie. Nie mieli więc potrzeby zakrywać swoich ciał. I trochę dalej komentarz do trzeciego rozdziału, wersetu siódmego na ten temat. Wąż miał rację, zdobyli pewną wiedzę, po spożyciu oczywiście owocu. Lecz pierwsze, co sobie uświadomili, to to, że są nadzy. Człowiek nie musi wstydzić się swojego ciała, jak długo służy ono Bogu. Jeśli tak nie jest, czuje się zawstydzony swoją nagością. I ja tutaj, może nie wszyscy się z tym zgodzą, ale czytając, wielokrotnie się zastanawiałem nad tym. Dopiero Pan Bóg powiedział do Hawy po spożyciu tego owocu: wielce pomnożę boleść twej brzemienności, w bólach będziesz rodzić dzieci, i teraz dalej, a swoje pożądanie będziesz kierować ku swemu mężowi, on zaś będzie nad tobą panował. Czyli ja to tak rozumiem, że w pierwotnym zamierzeniu Bożym coś takiego, co my dzisiaj nazywamy współżyciem erotycznym, było tylko i wyłącznie w konkretnym celu, w celu wydania potomstwa, i dopiero po grzechu ludzie po prostu, przynajmniej ja tak rozumiem, zaczęli robić to dla przyjemności, dla zaspokojenia żądzy, ale tego Pan Bóg nie planował. Może to być. Bo też można, on będzie rządzić tobą, można też to odnieść do pewnej hierarchii, którą później mamy. Paweł też o tym mówi, że głową kobiety jest mąż, tak? Głową żony jest mąż, głową męża jest Chrystus, Chrystusa głową jest Stwórca. Że tutaj można też odnieść to, że on będzie rządzić tobą, że tutaj Bóg zarządza hierarchię. Czyli oznaczałoby to, że tej hierarchii nie było wcześniej. Tak, można też to tak odnieść, że wcześniej oni to byli równi, czyli ten podobna tobie, tak? Nie ma pomocy podobnej tobie. Tej drugiej połówki równej w
w równej, w cudzysłowie, w pewnym sensie tak, bo kobieta różni się od mężczyzny i w tym znaczeniu nie są równi, tak? To też ciekawa jest interpretacja o tym kości i żebrze, że jest interpretacja taka, że to nie jest żadne żebro, że to jest część, bok, część Adam, czyli pierwszego człowieka, jako oddzielenie, że Adam stworzony na obraz Boży, czyli Bóg przedstawiany jest jako sędziwy, jako mężczyzna, ale Bóg ma te obie cechy, jest tak przedstawiany, a nie inaczej. Bóg stwarza człowieka też jako mężczyznę, ale ten mężczyzna, Adam pierwszy, ma te też obie cechy. I to jest moja interpretacja tutaj w tym momencie. Adam nie docenił tego, co miał. Chciał mieć, tak jak zwierzęta, drugą część i Bóg oddzielił tą część żeńską od niego i jako osadził w drugiej osobie. Dlatego później mamy powiedziane, to Septuaginta dobrze mówi, 5 rozdział, 2 werset, o ile pamiętam, że oni oboje są wtedy, jak są razem, to są Adam, człowiekiem. Czyli że stanowią jedno całość jako człowiek. Dlatego widzimy tutaj, że cały czas przez te dzieje i ta kultura też pokazuje, że za wszelką cenę mężczyzna i kobieta chcą się połączyć i wydawać potomstwo, czyli być zgodne z tym, co Bóg tutaj w Edenie mówi. Rozdział 5. Stworzył mężczyznę i kobietę, pobłogosławił ich i nazwał ludźmi. No ale Septuagintę otwórz. Septuaginta. I nazwał imię ich człowiek. No ale w tej książkowej jest Adam, bo tam to hebrajskie Adam. To imię Adam to człowiek, ale tu jest ciekawa rzecz, do 1:27 komentarz i ja pamiętam naszą rozmowę. Bo chyba to nawet było w czasie święta Sukot, bo w Sukarześmy siedzieli tutaj, jak was poznałem. Ty, Adam, zgłosiłeś taką ciekawą, kontrowersyjną może teorię na temat 1:27. I ja tu przeczytam komentarz. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Bóg stworzył człowieka o dwóch twarzach. Jednej męskiej, drugiej kobiecej. Później jednak rozdzielił go. I teraz jeszcze jedna rzecz. Czyli kontrowersyjne to, że Bóg jednak stworzył człowieka z tymi dwoma cechami męskimi. Bo pierwszy raz się spotkałem, ale tu w komentarzu jest napisane. Rabinicznym też widzę, więc nie jesteś wyjątkiem, prawda? Czy tak było, czy nie, trudno powiedzieć. A ta logika podpowiada. Bo... Natomiast jeszcze o tym żebrze wspomnę. Gdzie to jest rzekomo z żebra Adama? Zaraz. Dobrze, to jest 2 rozdział, werset. Przeczytam 21 z przekładu świadków. Toteż Jehowa Bóg zesłał na człowieka głęboki sen, a gdy on spał, wyjął jedną z jego żeber. I potem zasklepił ciało nad tym miejscem. Zobaczymy przekłady protestanckie. Będzie żebro. Przekłady katolickie. Będzie żebro. A tutaj czytamy w przekładzie Pecharicza, czyli wydawnictwa Lauder. Jeszcze raz, które to był? 2:21. Wziął jeden z jego boków. Tak. 2:21, bo tu się pomieszane komentarze. Wziął jedno z jego stron i zamknął ciało w tym miejscu. I teraz komentarz do tych słów. Jedno z jego stron, słowo cela, tłumaczone czasem jako żebro, tutaj występuje w takim znaczeniu, jak cela w opisie Mishkan, Wszemot, czyli w drugiej Mojżeszowej 26-20, tam jest opis budowy, prawda, Mishkanu, gdzie oznacza stronę, czyli bok przybytku.
Ponadto słowo cera jest tu rodzaju żeńskiego. No wiadomo, w przybytku były boki, a nie były, nie było to żebra. No moim zdaniem to było tak, że Kościół katolicki nauczał, że kobieta jest zrodzona z żebra Adama. No i potem, prawda, protestanci, a nawet świadkowie Jehowy, te słowo żebra po prostu jak papuga powtarzali. Z wielu błędów przenoszonych do współczesnego. Bo takich przykładów jest, jestem w stanie podać kilka, ale to może nie jest główny temat. Jeszcze tylko chciałam 17 rozdział, 17 werset, 3 rozdział. To, co Bóg powiedział do Adama. Niech dzięki Tobie będzie przeklęta ziemia. Że jednak odpowiedzialność za to wszystko, co się stało, a za to, że Adam zdecydował, że weźmie udział w tym, co uczyniła Ewa, poniesie za to odpowiedzialność. Mało tego, będzie to przeniesione na całą ziemię, na cały ród człowieka, tak? Że nie ta kobieta, tylko on ponosi odpowiedzialność, bo on zdecydował, że weźmie udział w tym, co ona, będąc słabszą częścią Adama, uczyniła. I to jest dosyć znamienne, bo też jedno z takich utartych powiedzeń, no to przez kobietę wszystko się stało to, co jest złe. To tutaj podkreślam to, że to nie przez kobietę tylko, tylko to był świadomy wybór obojga, czyli przez człowieka. Tu jeszcze jest ciekawa rzecz. 3 rozdział, werset ostatni. Tak więc wypędził człowieka, a po wschodniej stronie ogrodu Eden postawił cherubów i płomieniste ostrze miecza, który się stale obracał, by strzec drogi do drzewa życia. No właśnie, to są intrygujące. To jest tak, że mógł po prostu te drzewo usunąć, czy w jakiś sposób nadprzyrodzony sprawić. No dzisiaj ludzie, korzystając z mocy Bożej, stworzyliby jakąś zaporę elektryczną, czy coś, ogrodzenie, a Pan Bóg drzewo zostawił, ale wygnał ludzi. I tak mi się teraz przypomina, znaczy może nie chcę dalej drążyć tematu, w Księdze Objawienia, w jednym z listów do 7 zborów, tak, konkretnie do zboru w Efezie, jak ktoś ciekawy, Księga Objawienia 2:7, kto ma ucho, niech słucha, co Duch mówi do zboru. Zwyciężającemu dam jeść z drzewa życia, które jest w raju Bożym. Nie napisano, które było, które jest. Jak to zrozumieć? Sam bym chciał wiedzieć. No te trzecie, te ostatnie wersety 3 rozdziału są takie, no, intrygujące. Tylko trzeba by się zastanowić, czy też tak jak wielu rzeczy opisanych tutaj w tych wcześniejszych fragmentach, nie należy tego czytać też, no, tak trochę z przenośnią. Mhm. Bo na ile, bo tutaj o tym tego jakby nie poruszyliśmy, na ile mamy z tego opisu czerpać wprost, dosłownie z tych opisów, a na ile przenośni. Czyli są to tylko jakieś obrazy, odpowiedniki czegoś. To ja odpowiem tak. I tak, i tak. Ja zauważyłem, że wiele rzeczy, które Stwórca wypowiada, właśnie mają to dosłowność i mają tą stronę alegoryczną. Czyli proroctwa wypełniają się dosłownie, gdzie wypowiadane, i mają odnośnik alegoryczny w jakimś tam szerszym znaczeniu. Zróbmy przerwę.
Jest 13:30, dochodzi do godziny, do 14:30 zróbmy przerwę. Po przerwie chciałbym temat omówić, a w trzeciej części sobie doczytamy Torę i zobaczymy, ile czasu nam zostanie. I będę chciał poruszyć to, co mówiłem. Czyli planowane są trzy części dzisiaj? No, wstępnie, tak. Bo szeroki temat jest, czyli za godzinę będzie druga część. To wyjątkowo dzisiaj, bo jest złożone informacje są szerokie. Potem zrobimy po drugiej części znowu przerwę i potem będzie trzecia część. Tak mniej więcej, no. Dobrze, zróbmy przerwę do 14:30, napisz może na czacie. I zapraszam po przerwie, sobie tutaj zrobimy przerwę na posiłek. Także zapraszam. Jak ktoś chce, to może zostać na łączach. Jak jest internet limitowany, to można się rozłączyć później. Ja będę łączył na nowo. Do usłyszenia.